Cześć kochani! Cześć! Witajcie w pierwszym vlogmasie w tym roku. Jestem taka podekscytowana. Kto bardziej, Karola, ty czy ja? No ja. No ja. Karola uwielbia ten przedświąteczny czas, więc witamy we vlogmasie w tym roku. Tak, będziemy kręcić vlogmasę, a co? Mamy ochotę. Mamy ochotę was inspirować, mamy ochotę, abyście też poczuli ten klimat świąt przed świętami jeszcze. Postaramy się publikować vlogi co 2 dni, Karola, tak? Tak. Karola, będziesz montować? No muszę. No musisz. Karola jest kochana oczywiście, że nam zmontuje piękny materiał. Będziemy zabierać was w ciekawe miejsca, takie wiecie, imprezy przedświąteczne, na które ja z reguły nie chodzę, ale dla was to zrobię. I będziemy chodzić, pójdziemy na jakieś zakupy, będziemy pokazywać stylizacje świąteczne. Wszystkiego będzie po trochu, jakieś inspiracje prezentowe, Karola też. Mamy w zanadrzu? No oczywiście. Oczywiście. Więc będzie się dużo działo. Mamy nadzieję, że będziecie z nami. Karola jest, słuchajcie, onieśmielona za tą kamerą. A może dlatego, że właśnie pokażemy wam bałagan, jaki zrobiliśmy w świątecznym studiu. I Karola zbiła żarówkę. Więc wszystko wam pokażemy. Chodźcie, zobaczcie. To na szczęście. To na szczęście, na sam początek. Więc uwaga tutaj, Karola, krok. Proszę bardzo, takie są efekty tutaj szaleństwa naszego, ale już ładnie posprzątałyśmy. Słuchajcie, nagrywamy z super światłem, piękne studio, dużo się dzieje, ale musimy pokazać, tam nie będzie wprawdzie światło, ale i tak wam pokażemy tutaj, proszę bardzo. Już mamy prawie, że Wigilię, jakieś tam światła też. Tutaj mamy kącik, słuchajcie, sypialniany, piękny, ciach. I tutaj trochę nie będzie tutaj światła, ale też musimy wam pokazać. Wszystko, 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 Karola, tak pokazuj. Te pierniczki, cudownie. Jeszcze Karol, chodź tu. Chodź, bo tu jest też fajnie. Wprawdzie tu nie ma światła, ale jest pięknie. Zobaczcie. Ogólnie, jeśli chodzi o te vlogmasy, przygotowujemy je troszeczkę wcześniej, z wyprzedzeniem, abyście wy sobie spokojnie mogli je obejrzeć, a my zmontować. I no, to jest mega fajne uczucie. Pokazać, słuchajcie, bo poczuć tę atmosferę świąteczną. Chodźcie tutaj, o. I mamy piękną choinkę. Ta-da-da-da. No, także tyle się dzieje, a teraz już zabieramy was na pierwszy event. Zobaczcie to wszystko w ogóle w jednym miejscu. Tak. Lecimy na event, kochani. Ta-da! A dziś jesteśmy na wyjątkowym evencie marki Tatum, misiowym. Tu jest prawdziwy miś uszatek, zaraz go zobaczycie. A kolekcja jest cała misiowa, jest po prostu przepiękna. Zobaczcie to. Bardzo mi się tu podoba i musicie to wszystko razem z nami zobaczyć. Chodźcie. Kochani, losujemy, idziemy. Na pewno mi się uda. Dobrze ustawiłam nad głową Karola? Nie wiem, ja nie widzę stąd. Spuszczamy. I idzie, idzie, idzie. Nie przeszkadzajcie, nie przeszkadzajcie. Jest! Mamisia! Udało się! Ta-da-da-da! Ta-da-da-da! I teraz słuchajcie, to jest jeden miś. A teraz macie misia w drugim rozmiarze. Karola, zobacz. Nakręcimy na YouTube'a? Na YouTube'a zobaczcie, jaki piękny miś. Miś jest żywy, można się przytulić. I macha do nas, macha. Ale fajny event. Pewnie chcecie zobaczyć więcej misiowej kolekcji. Proszę bardzo, już wam pokazuję. Generalnie wszystko mnie tutaj zachwyca, bo ja jestem jednak misiowa dziewczyna. Ale jest milutki. Co tu mam? O. Słodkie. Patrzymy dalej. Oczywiście są moje kolory. To jest piękna. Zobaczcie, jaka fajna. I jaka lekka, i jaka ciepła. Mega jest ta kurtka. Misiu szatek to jednak jest moje dzieciństwo. Nie ma co. Proszę. Proszę, jak uroczo. I ta sukienka nawet. I tutaj, słuchajcie, jest też coś dla dzieci. Popatrzcie. Mój Marcel, nie wiem czy... O, w takim go widzę. Ja jestem królową beży tak naprawdę, wiecie. Więc syna też powinnam beżowo ubierać. Jest piękna. Ale jeszcze są tutaj, uwaga, piżamki. Widzę piżamki. O, taka świąteczna piżamka. Czujecie tę magię świąt już dzięki mnie? No, mam nadzieję. Mam mówić? Teraz będziemy się kręcić razem z misiem. I będzie fajnie. Słuchajcie, jestem jak małe dziecko. Jestem podekscytowana, słuchajcie, jak małe dziecko. No ale to jest tak uroczo i tak już czuć świąteczny klimat. Bosko. Thank you.
No i teraz patrzcie, najmilsza część dla niektórych, dla mnie na pewno jedna z milszych, jedzonko. Zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie przygotowane. Galaretka polska, misiowa sałatka jarzynowa, paszteciki, buraczki, pasztet, no po prostu i ogórasy. Tak swojsko to dawno nie było, nie Karola? A teraz zabieramy Was na kolejny event. Tym razem otwarcie pierwszego w Polsce butiku Jamala London, mieszczącego się w Warszawie w Galerii Mokotów. Na chwilę przeniesiemy Was do świata nietuzinkowych zapachów. Tu poczujecie zapach cytrusów, soczystych owoców, tuberozy, jaśminu, piwoni, konwali, róży, drewna i wielu innych zapachów. Znajdziecie tu również kosmetyki do pielęgnacji ciała, świece i idealne zestawy kosmetyków na prezent gwiazdkowy. Dzisiaj w takim pięknym studiu. Kręcimy dla Was materiał. Niedługo pojawi się u mnie na Instagramie. W ogóle jest tutaj bardzo, bardzo uroczo. W tym roku Warszawa jest cała w takich studiach świątecznych i dla nas to jest ogromne ułatwienie, bo wchodzimy na taki piękny plan zdjęciowy z żywą choinką i mamy wszystko gotowe. I tylko można pozować i robić fajne zdjęcia. I to jest też taka pamiątka, słuchajcie. No, że się zrobiło te zdjęcia i wiecie, ja też ten Instagram mój nie traktuję tylko reklamowo. To jest też dla mnie taka pamiątka, że byłyśmy w tym miejscu, nakręciłyśmy, fajnie się bawiłyśmy. Prawda, Karola? No oczywiście, no. Zawsze przy vlogmasach. Przy vlogmasach najlepiej. Zawsze się fajnie bawimy i to jest naprawdę takie, no takie do zapamiętania na lata, bo ja pamiętam nasze jeszcze wcześniejsze nagrania. Także tak, to gdzieś tam w głowie zostaje. Zobaczcie, jak jest pięknie. Wszystko jest dopracowane idealnie pod zdjęcia. Fajnie jest też wykonać taką sesję zdjęciową z rodziną w takim studiu. Nieskromnie powiem, że Karola dobrze robi takie zdjęcia, jakbyście potrzebowali Karoli w akcji, bo ona zawsze zaprasza. I Karola teraz jeszcze pokaże Wam przepiękną tutaj różową choinkę, bo też mamy taką i piękne tutaj, zobaczcie, łóżko. I najlepsze w tym łóżku będzie to, Karola, daj mi to zrobić. No dobrze, tylko choinkę pokażę. Różową, tak. Piękna różowa. I teraz słuchajcie. I teraz ja się boję. 3, 2, 1 i Karola chce. Czy to nie jest fajne? No, także tak, zrobiłam to. Zawsze chciałam mieć to we vlogu. No dobrze, koniec wygłupów. Do roboty. Tak, idziemy dalej robić foty. No, co tam Karola ładnego znowu znalazła? Zobaczcie. Takie piękności. 60 zł. 60 zł. Piękne. Ile tutaj świątecznych gadżetów, klimatów. Ja tam bym chciała jakiś ładny kubek. O, na ciasteczka. Tak. Pierniczki. Tak, idziemy szukać jakiegoś super kubka. I bombki. Ja to w ogóle uwielbiam takie bombki. U mnie w domu rodzinnym to jest cała choinka w takich bombkach. Właśnie takich różnych? Takich różnych, tak. Okej. I nawet, słuchajcie, Mikołaj na motorze. Ja to jestem tą, tak? Pięknie. Ale to też zobacz. I coś dla fanu gier. Zobacz, Karola, jaka konsola tu z boku. Tak, tak, tak. Wiem, tam w tym roku taką bombkę Mateuszowi kupiłam, ale nie wyrażał. Tu jest coś dla fanów. O. O. A teraz półka dla mnie. Beżowo-różowa. I to złota. 100% Suzy. Tak. Dziękuję, mi do ciebie pasuje. Chociaż no tamten jest bardziej świąteczny, ale to jest 100% Suzy. Tak. Co mam powiedzieć, że lubię róż, no. W poszukiwaniu idealnego świątecznego kubka. Wszystkie są idealne. W TK Maxie zawsze te kubeczki są takie wyjątkowe. Chociaż no, nie świąteczne, ale w ogóle też bardzo ładne. Jaki wielki. No, Gerdar. Lubicie to? Ja uwielbiam. Świąteczne baby. I kiedyś taką pyszną jadłam cytrynową. A ja jadłam z właśnie pistacjami. Pokaż. Wow.
Ja z pistacjami i czekoladą, pycha. Czy jak co, Suzy? Mm. Ale u ciebie w domu widzę taki... Ładny. A to pasuje do moich kolorów, prawda? Jest naprawdę piękny. Ten wyżej też, tylko że on jest w srebrze, ale też jest piękny. Oj, taki oryginalny lepszy, to ja sobie musisz położyć. Nie, tego leparda. Oj tak, ten leopard to jest dobry. Tak. Świąteczne takie mini zakupy ogarnięte. I teraz idziemy wypić kawę. Chodźcie z nami. Zobaczcie, już pierwszego bałwana zauważyłyśmy. Pierwszy vlogmas dobiega już końca. Mamy nadzieję z Karolą, że wam się podobało. No miło. Na pewno. Mi się bardzo podobało. Planujemy oczywiście takie vlogmasy, wiecie, pomysły na prezenty dla niego, dla niej, jakieś stylizacje na święta, na Sylwestra też będą, jakiś wyjazd na jarmarki bożonarodzeniowe, gdzie polecacie. Może się skusimy chociaż na taki jeden dzień, a jeżeli się skusimy, to na pewno zabierzemy was ze sobą. Tak? Tak. Także dziękujemy pięknie, subskrybujcie kanał, łapki w górę i do zobaczenia. Pa!